Przechodzimy do kolejnego punktu, proszę Państwa. Nowa ordynacja wyborcza dotycząca zmian w ordynacji wyborczej. Grupa radnych ma jakieś uwagi. Jeżeli nie, to uważam, że no nie ma o czym debatować. Zasadnicza zmiana jest taka, że nie trzeba będzie zbierać 25 podpisów, tylko oświadczenie woli wystarczy do drugie pojęcie nieprecyzyjne, to żeby była jasność, nie trzeba być zameldowanym, by to oświadczenie woli, że tam jest gdzieś na terenie dzielnicy. Nie trzeba być zameldowanym, można oświadczyć, że zamieszkać na terenie dowolnej dzielnicy, moją deklarację. Można atakować na terenie tylko jednej dzielnicy, żeby była jasność. W Krakowie w jednym okręgu nie można, by ktoś oświadczył, że zamieszkuje tu i startuje przez dzielnicę. Od tego nie można. To będzie bardzo dobra zmiana. Bo trzeba będzie się pod tym podpisać. Tyle tylko mówię. To takie, co ja wyczułem tej ordynacji. Większość zmian pozostaje bez zmian. Każdy ma prawo płacić komisarza. No, każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić do, mówię, do 29. Pomyliło mi się. Do 28, bo ja 28 mam ludzi. Chciałbym to robić wstępnie. Nie zawsze. Nie zawsze. No, a myślałem, to olimpiada jest. A to nie trzeba się radzić. Czy ktoś z Państwa chciał w tej sprawie głos? Proszę. Nie w tej sprawie. Dobra.